jestem na wysokości pierwszego piętra, nie? Uda się nawet. Jestem na parterze i wyjdę na pół piętro, a nigdy nie wyjdę do góry. Pierdolenie jest, że jak ja wyjdę z nóg, to będzie cios mocniejszy. Tak, ale jak ja się wystawiam i mój cios następny jest słaby. A zobacz, ja zrobię lewy, a ja zostanę w dole, wracę na ręka, zostanę i ułożę, przełożę, nie? Jestem bezpieczny, bo cios mocny. Zawsze sobie budesz lewy, uderzę cię na raz, wiecie, cię złapię, tu. A teraz zrobię raz, a teraz zrobię raz, wracę na ręka, na dwa, też cię zapytuję, a takie założenie, prawda? Tak samo zobacz, uderzę lewy, obroń się od lewego. Jeszcze raz. Wiesz co zrobiłem, a teraz zobacz, uderzyłem, musiałem cię to obronić. A teraz ja to zrobię, nie wejdę znowu, tylko machnę, obronisz się. Nie, nie, no, obroń się. A dopiero wejdę z ciosem. Rozumiesz? I zobacz, lewy, lewa noga, obroń się. Co zrobisz? Obronisz się, nie? No właśnie. I to jest tak samo zobacz, jak zrobię to tylko bundę, nie? Że machnę i teraz wracając ręką, zrobię to tylko bundę, i uderzę prosto z miejsca. To są takie właśnie rzeczy, które właśnie powodują, że co ty zrobisz? 90% rzecz lewy. Bo co? No bo przecież tak trzeba, bo jak ja odchodzę, to muszę zrobić z prawym duże ryzyko, nie? Ale z lewym jak w tempo, to masz problem. Bo ja mówię, ładnie cię tutaj, albo ty jak wracasz. Ja mówię, biegnę cię raz, dwa, ten sam ruch, trzy, a teraz ty zrobię coś zrobię. To jest tak samo jak mówię, wejdź z lewym, tu cię złapię. To jest jeszcze coś. Bo zobacz, jeszcze raz, raz i dwa, jeszcze raz, to wejdę, zarysuję, a tu cię złapię. To są różne rzeczy. Zostałem, nie? A teraz zaraz, żeby. Ja ci moim przedramieniem zbiję twoje. Uderz powoli. Tutaj dostanę ja cios. Jeszcze raz. A tu zbiję twoim przedramieniem, nie? Ewentualnie dostanę na klatę, nie? No to co z tego? No tu nie dostanę na wyżej na zęby, ale nie trafię go, ale dobra, nie dostanę. Ale jak złapię cię w tym momencie, kiedy jestem szybszy, to cię trafię w szczękę, bo ty nie kryjesz barkiem i nie kryjesz twoim siłą.